Cześć! 8 czerwca 2021 roku rozpoczęliśmy kolejny dzień naszej wyprawy rowerowej. Dziś mamy piękną, słoneczną, choć niestety trochę wietrzną pogodę i perspektywę licznych podjazdów oraz kolejnych niesamowitych miejsc do zobaczenia po drodze. Wyruszamy w kierunku oddalonych o kilka kilometrów Suwałk, z domku na górce w miejscowości Leszczewek. Domek ten jest usytuowany tuż przy samym szlaku Greenvelo. Dotarliśmy tutaj poprzedniego dnia około godziny 18. Byliśmy wymęczeni licznymi piaszczystymi odcinkami na trasie, gdzie nieraz byliśmy zmuszeni prowadzić rowery przez dłuższy odcinek drogi. Szczęśliwie pogoda nam dopisała i mogliśmy cieszyć się z mijanych widoków. Zapraszam do oglądania. Pierwszym większym miastem na naszej trasie tego dnia są Suwałki. Miasto założone w 1715 roku przez Kamedułów posiada urokliwą, klasycystyczną zabudowę. Na jednym z placów dawnej stolicy województwa suwalskiego znajduje się pomnik chyba najsłynniejszej suwałczanki – Marii Konopnickiej. Przy pomniku znajduje się multimedialna ławeczka, która umożliwia wysłuchanie wybranych dzieł polskiej poetki. Maria Konopnicka, rota. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep miasto. Nie damy, by nas zniemczył wróg. Tak nam dopomóż. Mieć wolne w tygodniu. Czuję się, jakbym uciekała ze szkoły, wygarowała albo coś w tym stylu.
Olcia 40 km, Wosir Szelment 6 km. Ciężko dzisiaj. Wjeżdżamy z Prudziszek, wjeżdżamy do Suchodołów. I ogólnie jak tutaj mijamy te miejscowości, to jest dużo nowych domów pobudowanych, takich ładnych. Strefa nadgraniczna się rozwija. Na to wychodzi. Mamy jeszcze 61,5 km. Masakra, a jest po 12. Jesteśmy prawdopodobnie w miejscowości Szurupiły. Wymiana bateryjki po podjeździe. Niestety padła na bateryjkę i nie nagraliśmy krówek. A było ich dużo. I tak patrzyły na nas. I leniwie wspinały się na wzgórze. Za trawą. Jedziemy dalej.
zjazd. Ale nie czuję, żeby to był zjazd, bo mam pod wiatr. Więc na takim ostrym zjeździe mam 14 na godzinę. Przełomka, miejscowość Przełomka. Powinna się nazywać Załamka. W tym miejscu warto zaznaczyć, że kilkaset metrów stąd znajduje się mor, a za nim jezioro Hańcza z przystępną linią brzegową. My niestety nie ogarnęliśmy, że stroma droga prowadzi do najgłębszego jeziora w Polsce i go nie zobaczyliśmy. Ewe Wrzera, odważanka. To jedziemy dalej. Jaka miejscowość? Masz odwrotny kask? A ptaszki ładnie śpiewają. Krówki się pasą. To jademy. 37 km jest do celu. 37. Tak jest. I po drodze jeszcze Trójstyk Granic i Stańczyki. Nagrywałem krowy i teraz gonię Ewę. Bo się rozpędziła. I nie mogę jej dogonić. Pościg za Ewę zakończony sukcesem. No i szutr zmienił się w piach. Pchamy rowery od góry.
joystick na lewo. Tam też zmierzamy. I zaraz za tym zjazdem była droga i jedziemy w stronę joysticku granic. 8% nachylenie. Ale jest ścieżka rowerowa. Jesteśmy na trójstyku granic. Przed nami Federacja Rosyjska. Tam gdzie taki płot, w sumie bez druta kolczastego. Tutaj Litwa. Czyli tu gdzie płot z drutem kolczastym. Tak. Większość terenu należy do Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy jakieś
6 km, właściwie niecałe 6 km. Mosty kolejowe w Stańczykach zostały wybudowane w latach 1917-1918 i miały być częścią większej magistrali kolejowej w II Rzeszy Niemieckiej. Jednak koniec I wojny światowej i zmiana granic spowodowały, że zostały one częścią lokalnej linii kolejowej łączącej Gołdap z Żytkiejmami. W 1945 roku wycofująca się Armia Czerwona rozebrała tory, a po II wojnie światowej mosty znalazły się w granicach Polski. Długie na 200 metrów i wysokie na 36 metrów stanowią jedne z najwyższych tego typu budowli w Polsce, a z ich szczytu roztacza się niesamowity widok na malowniczą okolicę. Ze względu na podobieństwo do starożytnych rzymskich akweduktów, na których były wzorowane, nazywane są akweduktami Puszczy Romnickiej. Obecnie zabytkowe budowle znajdują się w rękach prywatnych i są udostępnione do zwiedzania za opłatą. W roku 2021 cena biletu normalnego wynosiła 8 zł. Bilet ulgowy kosztował 5 zł, a dzieci poniżej 6 roku życia mogły wchodzić za darmo. Nie można było płacić kartą. Akceptowana była gotówka albo przelew na telefon. U podnóża mostów znajduje się dość spory parking samochodowy. Jednak nie wiemy, czy jest darmowy, bo jak sami wiecie, my podróżujemy rowerami.
stańczykami. Za wieżą widokową ze stańczykami. Teraz już tylko naszym celem są dubeninki na dzisiaj. Greenvelo nie ma litości do samego końca. Muszą być podjazdy. Gołda 27 km. Jutro będziemy w Gołdawie. Ale dzisiaj nie jedziemy do miejscowości Gołdaw. Dzisiaj jedziemy do Dubeninek. To już niedaleko. Na szczęście.